Szefowie największych banków zorganizowali mistrzostwa świata we włamywaniu się do sejfu. Zasada była taka: Reprezentacja kraju ma minutę na włamanie się do sejfu przy zgaszonym świetle. Po minucie zapala się światło, co jest równoznaczne z przegraną. Pierwsi wystartowali Niemcy. Mija minuta, nie udało się. Następnie startują Hiszpanie. Ta sama sytuacja. Potem kolejni Holendrzy, Szwedzi, Portugalczycy. Nie udaje się nikomu. W końcu startują Polacy. Po minucie pan wciska przycisk, ale światło się nie zapala. Jeden Polak do drugiego. Rychu, mamy tyle kasy, na chuj ci jeszcze ta żarówka?